Radio Koncito. Polskie Radio 24. Łaska. Jest 14. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze domaga się zbadania przez CBA i prokuraturę kolejnych spraw reprywatyzacji kamienic. To jest niebywałe, że może Rosja w Niemczech chce robić ogromne interesy i zbijać gigantyczny majątek kosztem naszych mieszkańców Wachanów. Kradną kamienice, kradną. Obrzydliwe, prawda? No, obrzydliwe to jest, niestety, ale prawdziwe. Polskim Radiu 24. Informacje dnia. Katarzyna Oklińska, zapraszam. Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze domaga się zbadania przez CBA i prokuraturę kolejnych spraw reprywatyzacji kamienic. Chodzi o ujawnione przez Gazetę Wyborczą kulisy oddania działek przy ulicy Brackiej i Karowej. Z informacji, na które powołują się działacze społeczni, wynika, że miało dojść do kolejnego wyłudzenia drogiej działki w centrum miasta, mówił szef stowarzyszenia Jan Śpiewak. Odzyskana na fikcyjną reaktywację przedsiębiorstwa Towarzystwa Handlu Herbato. To jest niebywałe, że na taki prymitywny, bezczelny numer można w tym mieście robić ogromne interesy i zbijać gigantyczny majątek kosztem nas wszystkich mieszkańców Warszawy. Przemysław Pawlak ze Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze przypomina, że kamienica przy Brackiej 23 ma swoje historyczne znaczenie dla miasta. Tutaj mieściła się firma portretowa Stanisława Ignacego Witkiewicza. Tutaj było mieszkanie Witkiewiczów, gdzie udało się dzięki staraniom żony Witkacego zachować spuściznę literacką, filozoficzną, dzięki zniesieniu na niższe piętra dzieł Witkacego. Przetrwały dzięki temu wojnę. Także mówimy o działce, która sięga również granicami w ulicę Kruczą. Stowarzyszenie domaga się dymisji prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Walc i powołania Komisji Śledczej do spraw warszawskiej reprywatyzacji. Nie ma żadnych dowodów na to, że terapia z zastosowaniem konopi indyjskich jest skuteczna, mówił w Polskim Radiu 24 minister zdrowia. Konstanty Radziwiłł w dużym stopniu rozwiał wątpliwości dotyczące losu projektu ustawy autorstwa ruchu Kukiz 15. W tym tygodniu w parlamencie dyskutowany będzie projekt dotyczący medycznej marihuany. Myślę, że akurat jeżeli chodzi o konopie indyjskie, to droga jest dosyć daleka, dlatego że dowody na skuteczność leków z tego obszaru są dosyć słabe, więc jesteśmy, można powiedzieć, w takim miejscu, które raczej lepiej nazywać badaniami, eksperymentem, eksperymentalną terapią, czyli taką terapią, która, no powiedzmy, są jakieś sygnały, że może być skuteczna, ale jeszcze daleko do tego, żebyśmy byli o tym przekonani. A co w związku ze stanowiskiem ministra mówi się na Wiejskiej o dalszych losach projektu ruchu Kukiz 15? Z tym pytaniem zwracamy się do reportera Polskiego Radia 24 Lucjana Olszówki, który jest w Sejmie. Oceny ministra zdrowia wcale nie muszą oznaczać, że projekt nie będzie miał najmniejszych szans powodzenia. Takie przekonanie deklaruje zarówno formacja Kukiz 15, jak i parlamentarna większość. Wsparcie dla tego projektu dotyczącego medycznej marihuany deklaruje również Nowoczesna. O tym, że opinia szefa resortu zdrowia wcale nie musi być zwiastunem porażki ustawy zgłoszonej przez ugrupowanie Kukiza, mówił w Sejmie rzecznik tej formacji Kuba Klesza. Minister Radziwiłł reprezentuje władzę wykonawczą, a wedle naszej konstytucji powinniśmy mieć rozdział władzy i władza ustawodawcza powinna decydować o tym, jakie ustawy wchodzą w życie, a jakie nie. I o tym będzie decydowała większość sejmowa, a nie minister Radziwiłł, który po raz kolejny wykazuje się ogromną niewiedzą w temacie medycznym, o dziwo, dotyczącym działania zastosowania leczniczej marihuany. To nie, które wcale nie zwiastuje porażki tego projektu, sytuację oceniał senator Prawa i Sprawiedliwości Jan Maria Jackowski. Jak mówił, kierownictwo PiS nieraz deklarowało zielone światło dla medycznej marihuany. Nasi liderzy wypowiadali się jednoznacznie, że jeżeli chodzi o zastosowania o charakterze stricte medycznym, tylko medycznym, to to jest duża otwartość i mam nadzieję, że uda się w komisji wypracować taki projekt, który będzie spełniał te założenia i wtedy ta ustawa ma duże szanse na stanie się obowiązującym w Polsce prawem.
A mówiąc o liderach Prawa i Sprawiedliwości, senator Jackowski wspomina deklarację posłanki Krystyny Pawłowicz, która nie dość, że wspominała, że klub poprze projekt klubu Kukiz 15, to jeszcze miała przekonać do tego prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Poparcie rozwiązań dotyczących medycznej marihuany deklarował dzisiaj także w imieniu Nowoczesnej członek jej zarządu Paweł Rawiej. Wiele osób mogłoby mieć w swoich chorobach mniejsze cierpienia, gdyby wprowadzić na rynek medyczną marihuanę. Mieliśmy na ten temat konsultacje, spotykaliśmy się z lekarzami, z ekspertami. Jest takie poczucie, że to jest właściwie coś takiego jak palenie trawki, ale to jest zupełnie inny rodzaj leku, specyfiku, on powstaje w warunkach laboratoryjnych. To rzeczywiście mogłoby ulżyć w cierpieniu wielu osobom. A pierwsze czytanie projektu dotyczącego medycznej marihuany w Sejmowej Komisji Zdrowia zaplanowane jest wstępnie na najbliższy czwartek. Medyczna marihuana, stanowisko ministra zdrowia i polityczne komentarze. O tym prosto z Sejmu mówił nasz reporter Lucjan Olszówka. W Ludwigshafen w Niemczech doszło do eksplozji na tankowcu zacumowanym przy nabrzeżu zakładów chemicznych BASF. Co najmniej 4 osoby zostały ranne, kilka uważa się za zaginione. Nad miejscem eksplozji widać kolumnę dymu. W akcji gaśniczej uczestniczą jednostki straży pożarnej z Ludwigshafen i Mannheim, a także statek strażacki. Ze względu na obawę przed trującymi gazami, władze wezwały okolicznych mieszkańców, aby zamknęli okna i drzwi i, jeśli to możliwe, nie wychodzili z domów. Przyczyny wypadku nie są na razie znane. Przez 49 lat Rosja będzie dysponowała bazą morską w Syrii. Według agencji RIA Novosti taka umowa została zawarta między Moskwą a Damaszkiem. Rosyjscy dziennikarze sprostowali wcześniejsze doniesienia Ministerstwa Obrony, według których porozumienie miało być zawarte bezterminowo. Więcej na ten temat nasz korespondent Maciej Jastrzębski. Jak wyjaśnia agencja RIA Nowości, chodzi o bazę morską w mieście Tartus, która jest jedynym portem śródziemnomorskim, w którym stacjonują okręty floty Federacji Rosyjskiej. Kilka dni temu prezydent Władimir Putin podpisał porozumienie dotyczące stacjonowania w Syrii rosyjskiego lotnictwa. Zgodnie z oficjalnym komunikatem, dokument nie wskazuje żadnej daty granicznej. W tym przypadku rosyjskie agencje wyjaśniły, że chodzi przede wszystkim o bazę i lotnisko Chmeilim w prowincji Latakia. To tam od ubiegłego roku stacjonują rosyjskie samoloty uczestniczące w nalotach na pozycje dżihadystów. W ubiegłym tygodniu okazało się również, że Moskwa przerzuca do Syrii kompleksy rakietowe S-300 i S-400. Część z nich wzmocni obronę powietrzną rosyjskich baz, a inne trafią na wyposażenie armii Baszara al-Asada. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Unijni ministrowie spraw zagranicznych próbują uzgodnić wspólne stanowisko wobec eskalacji konfliktu w Syrii i nalotów przeprowadzanych przez Rosję. To jeden z głównych tematów spotkania w Luksemburgu szefów dyplomacji 28 krajów. Z nieoficjalnych informacji wynika, że Wielka Brytania, wspierana przez Francję i niemieckich kadeków, naciska na nałożenie sankcji na Rosję i rozszerzenie czarnej unijnej listy. Chce, by kilkunastu Rosjan zaangażowanych w syryjski konflikt otrzymało zakaz wjazdu do Unii i by ich aktywa finansowe w Europie zostały zablokowane. Szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini tych informacji nie potwierdziła. Tego jeszcze żaden kraj nie proponował. Widziałam, że ta dyskusja jest obecna w mediach, ale nie na naszych spotkaniach. Żaden kraj na żadnym spotkaniu nie wnioskował o sankcje. Unijni dyplomaci i urzędnicy uważają, że nałożenie sankcji na Rosję będzie trudne z powodu braku jednomyślności. Niektóre kraje bowiem nie chcą zaogniać relacji z Moskwą. Bardziej prawdopodobne wydaje się zaostrzenie sankcji przeciwko władzom w Damaszku za ofensywę w Aleppo i dopisanie do czarnej listy kolejnych Syryjczyków. Włoska Gwardia Finansowa odkryła nielegalny warsztat samochodowy ukryty w parku w okolicach Mediolanu. Trwają poszukiwania jego klientów i próby ustalenia dochodów. Firma nigdy nie płaciła podatków. Warsztat usytuowany został w samym sercu znanego parku sosnowego Vedano Olona koło Vareze. Kilka kilometrów dalej znajduje się ośrodek, gdzie trenuje mediolański klub piłkarski Inter. Nie wolno tam rozbić nawet namiotu,
a co dopiero otworzyć warsztat mechaniki samochodowej. Mieści się on w drewnianym baraku. Obok starej ciężarówce jest magazyn części zamiennych. W samym zakładzie na podnośniku stało naprawiane właśnie auto. Sześć innych zaparkowanych wśród drzew czekało na swoją kolej. Prokurator stara się w tej chwili ustalić, ile osób mogło korzystać z usług tego zakamuflowanego warsztatu. To jedyny sposób oszacowania jego dochodów. O istnieniu zakładu nie wiedziały żadne władze, a więc również Urząd Skarbowy. Marek Lenart, Polskie Radio, Rzym. W Kijowie nie odbędzie się zaplanowany na jutro pokaz filmu Wołyń Wojciecha Smorzowskiego. Powód to list ukraińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w którym rekomenduje on odwołanie pokazu. O szczegółach z Kijowa Paweł Buszko. Pismo z ukraińskiego resortu dyplomacji otrzymała polska ambasada w Kijowie. Wynika z niego, że zaplanowany na 18 października pokaz filmu Wołyń, który miał się odbyć w kinie Kijów, powinien być odwołany. Jak czytamy, ukraiński MSZ rekomenduje odwołanie imprezy ze względów bezpieczeństwa. Planowany na jutrzejszy wieczór zamknięty pokaz filmu organizował Instytut Polski w Kijowie. Do ukraińskiej stolicy miał przyjechać reżyser filmu Wojciech Smarzowski. Instytut zaprosił na pokaz szereg osób z ukraińskiego świata polityki. Premiera filmu Wołyń, traktującego o rzezi wołyńskiej, wywołała na Ukrainie szereg negatywnych reakcji. Film dotąd nie był pokazywany nad Dnieprem. Ukraińcy znają go jedynie z nielicznych recenzji. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. O polityce wobec Rosji, Ukrainy i Białorusi w Polskim Radiu 24. Dziś po 17 w studiu imienia Władysława Szpilmana w siedzibie Polskiego Radia przy Alei Niepodległości w Warszawie spotkają się politycy oraz eksperci, aby porozmawiać o kontaktach Warszawy z Moskwą, Kijowem i Mińskiem. W debacie organizowanej przez Polskie Radio 24 oraz Polski Instytut Spraw Międzynarodowych wezmą udział kierujący pism Sławomir Dębski, Michał Dworczyk z Prawa i Sprawiedliwości oraz Paweł Zalewski z Platformy Obywatelskiej. Dyskusję poprowadzi Grzegorz Ślubowski z redakcji publicystyki międzynarodowej Polskiego Radia. Debatę będziemy dla Państwa transmitować początek po godzinie 17. Przez najbliższe dwa tygodnie w Pekinie potrwają przesłuchania konkursowe najzdolniejszych młodych pianistów z całego świata. Rozpoczął się tam pierwszy międzynarodowy konkurs szopenowski dla dzieci i młodzieży. Przygotowania do imprezy trwały 8 lat. Więcej w relacji naszego korespondenta. Do udziału w konkursie zakwalifikowało się 60 uczestników, w tym 6 z Polski. Przesłuchania odbywają się w nowo wybudowanej sali filharmoniczno-koncertowej Centralnego Konserwatorium Muzycznego w Pekinie. Jury konkursu przewodniczy ceniona polska pianistka i wychowawczyni wielu mistrzów fortepianu Katarzyna Popowa-Zydroń. Ceremonię otwarcia konkursu uświetnił koncert Nankińskiej Orkiestry Symfonicznej pod batutą profesora Yu Fenga, rektora Pekińskiego Konserwatorium. Podczas koncertu wystąpił m.in. światowej sławy chiński pianista i juror konkursu szopenowskiego Li Yun-di. Współorganizatorami konkursu po stronie polskiej są Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, a także Instytut Polski w Pekinie. Listy gratulacyjne do organizatorów i uczestników wydarzenia wystosowali wicepremierzy Piotr Gliński i Jarosław Gowin. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Tajpej. W Madrycie środki bezpieczeństwa przed meczem Legia-Real Madryt. Obie drużyny spotkają się jutro na Santiago Bernabeu w ramach grupowych rozgrywek Ligi Mistrzów. Spotkanie zostało uznane w Hiszpanii za mecz wysokiego ryzyka. W takich przypadkach stadionu pilnuje 1000 policjantów. Jutro pilnować ma 1500 i 700 prywatnych ochroniarzy. Szczegóły tej sprawy zna Ewa Wysocka. Staruch przyjedzie do Madrytu, ostrzega przed najbardziej znanym polskim pseudokibicem hiszpański dziennik sportowy Marka. Niebezpieczeństwo dla miasta. Pseudokibice Legii zdolni są do wandalizmu, nietolerancji, rasizmu i ksenofobii. Czytamy w dzienniku. Podobne ostrzeżenia można znaleźć w innych gazetach. A radio i telewizja przypominają o zajściach, do jakich doszło na stadionie Legii podczas meczu z Dortmundem. Dlatego grupa 4000 polskich kibiców, których część może okazać się agresywna, będzie jutro strzeżona, a trybuna, z której będą oglądali mecz, odizolowana od reszty. Hiszpańskim służbom bezpieczeństwa pomogą warszawscy policjanci, którzy, jak podkreślają hiszpańskie media, mają doświadczenie w radzeniu sobie z pseudokibicami Legii. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Prognoza pogody.
Jak informuje IMGW, niższy znak Irlandii obejmuje Wyspy Brytyjskie, Francję, kraje Beneluxu oraz Niemcy. Pozostałe obszary kontynentu są pod wpływem wyżów. Polska jest w obszarze przejściowym między niżem znak Irlandii, a wyżem znak zachodniej Rosji. Z północnego zachodu na południowy wschód kraju rozciąga się strefa frontu atmosferycznego. Północno-wschodnia część kraju pozostaje w chłodnej masie powietrza. Nad pozostały obszar napływa ciepłe powietrze polarno-morskie. Dziś na północnym wschodzie Polski zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Temperatura od 7 stopni na północnym wschodzie do około 9 w centrum i do 13 na południowym zachodzie. A wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany. Na północy kraju umiarkowany i okresami porywisty. Południowo-wschodni. A ciśnienie w Warszawie wynosi dziś 1019 hektopaskali i powoli będzie spadało. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Oświeca oczy. Reklama. O, Marisa ma katar. Sama wiesz, jak ciężko sobie z tym poradzić. Przy 6-miesięcznym dziecku. Podaj Marysi Purinasin. Purinasin to woda morska, ale ta ma specjalną końcówkę, która dostarcza delikatną mgiełkę. Podasz go Marysi bez problemu. Proszę, weź. Dzięki. O, wyrobił medyczny z dodatkiem gliceryny. Małe opakowanie i aż 500 dawek. I możesz go stosować także na co dzień. Purinasin. Więcej niż woda morska. O, dzień dobry. Kawa jak zwykle? Poproszę. A do kawy coś pan spróbuje? Spróbuję. Wygrać 300 tysięcy. Zacznij dzień od kawy i mini lotto. Każdego dnia możesz wygrać nawet 300 tysięcy. Czyli ciasteczka nie podawać? Graj w punktach lotto. Kiedy zaczęły mi wypadać włosy, to nie była jakaś tragedia. Zdarza się, można coś smarować, ale komu by się chciało, bo można dużo prościej pójść do apteki i kupić szampon DX2 w czarnej tubie. To żadna filozofia. Zmień szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. Już teraz w Lidlu. Wielofunkcyjny opiekacz marki Silvercrest, dzięki któremu przygotujesz soczyste grillowane mięso, belgijski gofry oraz pyszne kanapki. Tylko teraz opiekacz za 89,90. A do tego ciśnieniomierz nadgarstkowy marki Sanitas lub Medisana już za 34,99. Tak, tylko 34,99. A do przykręcania śrub z precyzyjnie określoną siłą, klucz dynamometryczny za 79,90. Lidl. Co tydzień coś nowego. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach, plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Teraz kupując suplement diety Vitotal w promocyjnym opakowaniu otrzymasz kod na audiobook ze specjalnej kolekcji na audioteka.pl. To była reklama. 17 minut po godzinie 14. Gość Polskiego Radia 24. Polskie Radio 24, Krzysztof Grzybowski. Witam serdecznie w naszym studiu dr Maria Ochwat, politolog, ekspert do spraw Azji, Wyższa Szkoła Bankowa. Dzień dobry. Dzień dobry. I już teraz przeniesiemy się do Tajlandii, ale to nie będzie wyprawa podróżnicza, to nie będzie zwiedzanie. Powiemy o bardzo ważnych zmianach politycznych, które zachodzą w Tajlandii. Zmarł najdłużej panujący na świecie monarcha Tajlandii. Jego następca. Też już znamy to 64-letni syn. Nie mam zamiaru tutaj łamać sobie języka, jeżeli chodzi o nazwiska nowego monarchy. Myślę, że w języku polskim jest ono nie do wymówienia poprawnie. Takim wystarczy wrażenie. Powiedzieć książę Macha. Dobrze, książę Macha w takim razie. Książę Macha ogłosił już, że na tron wstąpi za rok, po 12 miesiącach żałoby, co w Tajlandii spotkało się, no, przynajmniej jeżeli wierzyć polskim mediom, tym nielicznym doniesieniom, które się pojawiają, spotkało się z bardzo negatywnym odbiorem wśród Tajlandczyków. Skąd takie oburzenie, niechęć, brak zaufania do nowego władcy? Tutaj właściwie trzeba było trochę naświetlić sytuację w ogóle, która panuje w tej chwili w Tajlandii. Pierwsza rzecz, no to kwestia abdykacji bądź też śmierci króla, prawda, która otwiera automatycznie następcy prawo do objęcia tronu. I prawda jest taka, że w chwili abdykacji bądź też śmierci monarchy, właściwie ten następca powinien wstąpić na tron praktycznie od razu, praktycznie z automatu, że tak powiem. Natomiast, no, książę Macha stwierdził, że oczywiście potrzebuje trochę czasu na to, żeby wejść, przyzwyczaić się do tej nowej roli. I to na początku zostało rzeczywiście odebrane tak całkowicie pozytywnie, prawda? No bo być może chce się przygotować do tej nowej roli, być może przeżywa ten okres żałoby.
To jest pewnego rodzaju też ciekawostka, dlatego że on był wyznaczony na króla, mając lat 20, w związku z tym mógł się do tego dnia przygotować przez ponad 44 lata. No, w tej chwili to, że nie chce wstąpić na tron przez najbliższy rok, no to jest pewnego rodzaju zaskoczenie. Tych zaskoczeń zresztą było dużo, dużo więcej. Pytanie, czy to były zaskoczenia dla Tajlandczyków, ale dla takich obserwatorów w Europie, na Zachodzie. Te zdjęcia, które bardzo nieregularnie i z rzadka, ale jednak docierały do mediów, pokazywały nam człowieka, który może się kojarzyć z wieloma zajęciami, wieloma zainteresowaniami, z wieloma zawodami, ale na pewno nie kojarzy się z kimś, kto ma objąć tron. Przypomnę, wytarte dżinsy, wytatuowane ramiona, dziwne t-shirty do pępka, w których przyszły król, obecny władca, występował, kiedy wracał do Tajlandii, widziała go na przykład kompania honorowa, podchodzili do niego wysoki rangi oficerowie wojskowych sił tajlandzkich, a przyszły władca stał w trampkach, podartych dżinsach, no i właśnie w podkoszulku, do której sięgał mu, nawet nie zakrywał mu pępka. Dość niezwykły widok i chyba dosyć niezwykła postać. Zdecydowanie tak, chociaż chciałabym zwrócić uwagę, że na temat księcia Machy tak naprawdę w Tajlandii wiadomo niewiele. To ze sprawą kilku różnych czynników. Pierwsza rzecz, która się tutaj pojawia, to to, że książę Macha właściwie wychował się, czy większość życia spędził za granicą. Odebrał wykształcenie wojskowe, kształcił się między innymi w Niemczech, w związku z tym w Tajlandii fizycznie go nie było. Kolejna sprawa, która się tutaj pojawia, to to, że w Tajlandii obowiązuje praktycznie od zawsze takie prawo lese majeste, to jest prawo dotyczące zbrodni obrazu majestatu, co oznacza, że nikt nie może krytykować ani monarchy, ani jakiegokolwiek innego członka rodziny królewskiej, bo za to grozi kara pozbawienia wolności od 3 do 15 lat. Jest taka biografia, zresztą jest to biografia zakazana w Tajlandii, autorem jest Handley, tytuł tej biografii brzmi Król nigdy się nie uśmiecha i Handley opisuje księcia Machy jako takiego człowieka samowolnego, człowieka skłonnego do agresji, do takich nieprzemyślanych, dziwnych zachowań, człowieka, który ma skłonności do hazardu, do takich ekscentrycznych zachowań, człowieka, który lubi podejrzane interesy. Ja myślę, że ci Tajlandczycy obawiają się w tej chwili rządów tego przyszłego księcia. On teoretycznie powinien być przygotowany do pełnienia tejże funkcji, a jest to funkcja szczególna. Natomiast obawiam się, że chyba nie do końca się chce rozstać z tym życiem rozrywkowym, z którym do tej pory, żył. Tutaj Tajlandczycy są również też oburzeni. Przed kilku laty w mediach można było poznać księcia Machę jeszcze zupełnie z innej strony, a mianowicie WikiLeaks upublicznił zdjęcia z pewnej bardzo prywatnej, bardzo wręcz powiedziałabym intymnej imprezy księcia ze swoją trzecią już wtedy żoną. Książę wtedy na tych zdjęciach pojawił się tylko i wyłącznie w stringach, żona była kompletnie roznegliżowana, co w przypadku kultury azjatyckiej no, jest takim widokiem, powiedziałabym, dosyć nietypowym. Takich zdjęć raczej nie upublicznia. No i w taki dosyć oryginalny, ekscentryczny sposób świętowali urodziny swojego psa. I to się Tajlandczykom ewidentnie nie spodobało. No w takim razie teraz jeszcze jeden wątek, bardzo, bardzo poważny. W Tajlandii, zresztą poza Tajlandią też słychać takie głosy, że śmierć starego króla może oznaczać gigantyczne kłopoty polityczne dla Tajlandii, dla Tajlandczyków, ponieważ jest to kraj niezwykle mocno podzielony, jeżeli chodzi o sympatie polityczne i do tej pory taką siłą, która utrzymywała Tajlandię w spokoju, utrzymywała jedność Tajlandii, był właśnie stary król. To prawda. Chciałabym tutaj zwrócić uwagę, że jest to najdłużej w ogóle panujący król tak naprawdę na świecie. Sprawował tą funkcję przez 70 lat i 127 dni, w związku z tym jest to wręcz imponujący wynik. Natomiast pozycja króla tak naprawdę jest pozycją niezwykle szczególną w ogóle w tym całym tajlandzkim systemie konstytucyjnym. A to dlatego, że no tak, król jest oczywiście głową państwa. Jest częścią organu władzy wykonawczej, jest częścią organu władzy ustawodawczej jednocześnie. Nie wyznacza wprawdzie polityki w taki sposób bezpośredni, ale ma możliwość kontrolowania i krytykowania tego, co się dzieje, oceniania polityki. Prawda jest taka, że o królu się mówiło, że król nie rządzi jako tak fizycznie, ale panuje. Ta władza dla Tajlandczyków, ta władza monarsza była czymś takim absolutnie bezdyskusyjnym i oczywistym. I chociaż tak naprawdę funkcje tutaj króla ograniczały się przede wszystkim do pełnienia takich ról ceremonialnych bądź też honorowych, to w rzeczywistości traktowano go jako pewnego rodzaju ostatecznego arbitra w rozstrzyganiu różnego rodzaju konfliktów politycznych. I tutaj król kilkakrotnie w historii polityki tajlandzkiej ingerował. Przykładowo w roku 1992 to on zdecydował, że premierem zostanie
wybrany przez niego kandydat, mimo że kandydat ten nie cieszył się tak naprawdę poparciem większości parlamentarnej. W 2006 roku również tutaj zabrał głos w sprawie sfałszowania wyborów. Kilka lat później również wezwał na przykład dwa obozy walczące ze sobą na ulicach Bangkoku w trakcie takich dramatycznych wydarzeń do tego, aby zaprzestali walk i zaprzestali rozlewu krwi i społeczeństwo tajlandzkie króla posłuchało. Bo to jest właśnie też bardzo ważny temat, wątek w tej rozmowie. To znaczy, my sobie Tajlandię trochę wyobrażamy jako taki kraj, gdzie jest miło, spokojnie, przyjeżdżają turyści, poopalamy się i w ogóle jest wręcz rajsko. A Tajlandia to przecież kraj, w którym całkiem niedawno doszło do, co prawda bezkrwawego, ale jednak wojskowego zamachu stanu, gdzie dosyć regularnie dochodzi do starć na ulicach. No, swego czasu starcie pomiędzy wojskiem a czerwonymi koszulami, tym ruchem polityczno-społecznym, przyniosły kilkadziesiąt ofiar śmiertelnych, znaczy te starcie na ulicach, głównie Bangkoku. My chyba trochę w Europie o tym zapominamy, o tym obliczu Tajlandii. Ja myślę, że nam Tajlandia przede wszystkim kojarzy się z pięknymi plażami, prawda? Większość turystów wyjeżdża od razu albo do Bangkoku, albo przenosi się na południe, gdzie rzeczywiście może tutaj korzystać z uroków, z przyrody oczywiście tajlandzkiej. Natomiast jest to państwo absolutnie niestabilne politycznie. Tutaj chciałam zwrócić uwagę, że 1932 roku Tajlandia była monarchią absolutną. I praktycznie od tego czasu tutaj rządy na zmianę sprawują to. Raz cywile, z drugiej strony dochodzi do przewrotów wojskowych, w związku z tym władzę przejmuje wojsko. Praktycznie do dnia dzisiejszego uchwalono aż 19 różnych konstytucji od tego 1932 i to są kompletnie różne akty prawne. W tej chwili od maja 2014 roku władzę w Tajlandii ponownie sprawuje wojsko. Partie polityczne nigdy nie miały jakiegoś szczególnego znaczenia w Tajlandii, bo tak naprawdę stanowiły one zaplecze dla patronów, tak, dla głównych liderów. Mało tego, nie cieszyło się on jakąś szczególną popularnością, a to dlatego, że Tajlandczycy nie do końca wierzyli swoim przedstawicielom. Raczej dopatrywali się w polityce korupcji, oszustw, manipulacji, więc tak to po prostu wyglądało. Na ile nowy władca, czyli książę Macha, będzie w stanie tego typu zajścia, bo one się bez wątpienia pojawią ponownie, tego typu zajścia, tego typu niepokoje, no jakoś pacyfikować, wpływać na to, że rzeczywiście Tajlandczycy będą się w pokoju rozchodzić do domu, po nawet po jakichś dosyć ostrych wystąpieniach politycznych? Ja myślę, że on nie ma tego autorytetu, którym cieszył się król Bumobil. Król Bumobil rzeczywiście, mimo że miał możliwość, tak jak wspomniałam, wpływania i kontrolowania życia politycznego, to tak naprawdę w rzeczywistości wolał jednak stawiać się nieco z boku. On gdzieniegdzie tylko angażował się w politykę, natomiast znany był przede wszystkim z ogromnej działalności charytatywnej. Tutaj popierał przede wszystkim rozwój projektów o charakterze ekologicznym, zakresu ochrony środowiska. To był taki człowiek, który był zrównoważony, spokojny, typ intelektualisty. Tak naprawdę gdzieś tam w duszy, myślę, że też taki typ artysty. To był człowiek, który marzył o tym, żeby zostać światowej klasy jazzmenem, saksofonistą. Był fotografem, studiował literaturę francuską, studiował łacinę. To nie był człowiek, który był typowany na króla. Objął tron w wyniku bardzo przykrego zdarzenia, a mianowicie mając zaledwie 18 lat, jego brat został zastrzelony. W związku z tym taki młody książę wtedy Bumobil musiał wstąpić na tron. W związku z tym ja myślę, że on nie do końca się odnajduje. Po co wyjesz, kurczę twoja mać, po co wyjść? Mimo wszystko wolał przecież stać to jest diable. Obserwować tą politykę nieco z boku. Po co wyjść? Ale gdy działy się rzeczy złe, wtedy potrafił wystąpić i mieć realny wpływ na zachowanie Tajlandczyków. Dokładnie tak. Mało tego, pozycja tak naprawdę monarchy i władza monarchy uległa znacznemu zwiększeniu właśnie za czasów jego panowania. Wcześniej wszyscy monarchowie pełnili funkcje bardziej ceremonialne, reprezentacyjne. Wyjdź, to któryś to raz ta sama dziaduba, no daj spokój. Potrafił zbudować wokół swojej zdecydowanie osoby. Zdecydowanie tak. Boga w ogóle nie wierzy, bo choć część tego autorytetu przejdzie na następcę? No obawiam się, że nie. To się wyczuwa. Tak jak mówię, te wierzy, niestety niekorzystne zdjęcia stawiające księcia Macha w niekorzystnym świetle. Te wszystkie komentarze na temat jego agresji, na temat jego właśnie takich niespodziewanych zachowań, niekontrolowanych zachowań, trzy małżeństwa, siedmioro dzieci. Ale to spytam, a jest jakaś alternatywa dla księcia Machy? Jest, dlatego że zgodnie z prawem Palatynu właściwie z roku jeszcze 1924 no w zasadzie tron powinien przypaść najstarszemu synowi. Jak my wiemy, król Bumobil miał czworo dzieci, miał syna, księcia Machę wspomnianego i miał oczywiście trzy córki.
Zgodnie z prawem Palatynu istnieje możliwość, aby to potomek płci żeńskiej wstąpił na tron, ale pod warunkiem, że król Bumobil nie miałby potomka męskiego, bądź też książę Macha zrezygnowałby z pełnienia tej funkcji, albo z jakiegoś powodu nie mógł tej funkcji pełnić. Natomiast wyznaczenie następcy, na przykład żeńskiego, no należy do przywileju monarchy, a Bumobil tego nie zrobił. No to w takim razie będziemy obserwować, co będzie działo się w Tajlandii przez najbliższy rok, tak naprawdę kraj bez władcy, tak? Trwa 12-miesięczna żałoba i dopiero po tym czasie nowy monarcha, czyli książę Macha, wstąpi na tajlandzki tron. No i zobaczymy, jakie to będzie królowanie. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Bardzo dziękuję. O sytuacji politycznej w Tajlandii mówiła dr Maria Ochwat, politolog, ekspert do spraw Azji z Wyższej Szkoły Bankowej. Autopromocja. Polskie Radio 24. Światowa szachownica, czyli rozmowy o geopolityce. Dokąd zmierza świat i jaki to będzie miało wpływ na nasze życie? W każdą środę, tuż po 21.30. Grzegorz Ślubowski, zapraszam. Autopromocja. Informacje dnia w skrócie. Jest 14.30. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości pracuje nad projektem ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego i od tego zaczniemy. W serwisie powiemy też o regularnym połączeniu do Seulu uruchomionym przez polskie linie lotnicze LOT, a także o nastrojach pracujących Polaków co do szans na znalezienie nowej pracy. W Polskim Radiu 24. Informacje dnia. Katarzyna Oklińska, zapraszam. Trwa posiedzenie Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, na którym rozpatrywany jest poselski projekt ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Przypomnijmy, 6 października posłowie skierowali projekt do Komisji Sprawiedliwości. Wcześniej sejmowa większość nie poparła wniosku opozycji o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. Poselski projekt zawiera przepisy określające m.in. prawa i obowiązki sędziów Trybunału, sprawę immunitetu, nietykalności osobistej czy odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów. Propozycja zakłada jawność oświadczeń majątkowych sędziów Trybunału i barierę w wieku 70 lat dla sędziego Trybunału. Według Prawa i Sprawiedliwości projekt służy autorytetowi i bezstronności Trybunału Konstytucyjnego. Zdaniem opozycji natomiast jest bublem prawnym i kolejną próbą rozpętania wojny wokół Trybunału Konstytucyjnego. Polskie linie lotnicze LOT inaugurują regularne połączenia do Seulu z okazji pierwszego lotu do stolicy Korei Południowej na warszawskim lotnisku Chopina. Odbyła się uroczystość, w której wziął udział m.in. minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski, udający się z misją gospodarczą do Korei Południowej. Powiedział, że zbliżenie rozwiniętych krajów azjatyckich do Polski jest bardzo ważne. Jest to trzecie nasze połączenie między Polską, między Warszawą, a ważnym państwem Azji. Po bezpośrednim połączeniu z Chinami i Japonią w tej chwili otwieramy połączenie z Republiką Korei bezpośrednio ze stolicą Seulem. To oznacza, jaką wartość przykładamy polityczną i gospodarczą do współpracy z Republiką Koreańską. Prezes LOT-u Rafał Milczarski powiedział, że bezpośrednie połączenie z Warszawy do Seulu może przynieść wymierne korzyści dla naszego kraju. Efektem mogą być koreańskie inwestycje w Polsce, a także wzrost ruchu turystycznego między krajami. Rafał Milczarski dodał, że Korea Południowa jest jednym z najbardziej rozwiniętych krajów na świecie. Korea Południowa jest 11. gospodarką świata, ale jest 5. największym eksporterem. Jest nie tylko jednym z największych eksporterów, ale też, że ma przewagę eksportu nad importem. Samoloty LOT-u będą latały do Seulu 3 razy w tygodniu, w poniedziałki, środy i sobotę. Co trzeci pracujący Polak ocenia, że w razie konieczności jest w stanie w ciągu najdalej 6 miesięcy znaleźć pracę nie gorszą niż wykonywana obecnie. Tak wynika z monitora rynku pracy Instytutu Badawczego Randstad. Z badania wynika, że obawy o stabilność zatrudnienia wyraźnie spadły i że nastroje pracowników są coraz lepsze. Łukasz Komuda z Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych i redaktor portalu rynekpracy.org, komentując wyniki badania, powiedział, że jesteśmy w europejskiej czołówce zadowolenia i przekonania o tym, że praca jest osiągalna.
Tylko Czesi mają większy optymizm, jeśli chodzi o znalezienie jakiejkolwiek pracy. Natomiast jeżeli chodzi o podobną pracę, mamy identyczny optymizm jak Czesi. Dość powszechnym zjawiskiem jest to, że pracodawcy skarżą się na to, że ciężko im znaleźć pracowników przy tych samych wynagrodzeniach, jakie oferują w stosunku do tego, co było rok temu na przykład. Mamy gdzie odejść i pracodawcy muszą się coraz lepiej zastanawiać, jak tych pracowników utrzymać, jak ograniczyć rotację u siebie. To oczywiście tworzy presję płacową, czyli presję na podwyżki. Pracodawcy sięgają też po różne metody zachowania lojalności swoich pracowników. Zwyczajnie zaczynają się interesować zadowoleniem pracowników, ich satysfakcją i spełnieniem, zapewniają im jakieś indywidualne ścieżki kariery albo możliwość awansu poziomego, jeżeli nie jest możliwy awans w górę. Także muszą się pochylić troszeczkę nad tym, jak pracownicy wybierają ich miejsce pracy, a inaczej ci pracownicy sobie pójdą. W ocenie Agnieszki Bulik z Randstad poprawa ocen stabilności zatrudnienia jest budująca przy obecnym bardzo wysokim tempie przyrostu miejsc pracy i poprawie jakości tych miejsc. Będzie rosło nie tylko poczucie bezpieczeństwa zatrudnionych Polaków, ale też ich zadowolenie z wykonywanej pracy. Prognoza pogody. Dziś przeważnie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Temperatura od 7 stopni na północnym wschodzie do około 9 w centrum i do 13 na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. A kolejne informacje dnia w Polskim Radiu 24 o 15 zapraszam. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 35 minut po godzinie 14. Gość Polskiego Radia 24. A w naszym studiu pan Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego. Dzień dobry. Dzień dobry. No i porozmawiamy o tym, znaczy właściwie spróbujmy odpowiedzieć na pytanie, które brzmi, czy Polska stanie się motoryzacyjną potęgą. Czyli czymś, o czym my marzymy chyba już od dłuższego czasu, z pewną zazdrością przed laty spoglądając na kolejne inwestycje motoryzacyjne, które powstawały, pojawiały się w Czechach, na Węgrzech, na Słowacji. Tam z taką trochę zazdrością spoglądaliśmy naszych sąsiadów i zastanawialiśmy się, dlaczego nie u nas. No i w końcu coś mamy. No, mówiąc pół żartem, był taki czas, kiedy ogłaszaliśmy się potęgą w kolejnych dziedzinach życia. Jak się skończyło, to wszyscy wiemy. Mnie znacznie bliższy jest taki model troszkę pozytywistyczny, to znaczy bardzo cierpliwa, skrupulatna praca z dnia na dzień, poprawianie tej naszej pozycji. Ale myślę, że każdy ma swój czas i faktycznie było tak, że kilka inwestycji trafiło zamiast do Polski, no my chcielibyśmy, żeby to one trafiły do Polski, ale Słowacy i Czesi czy Węgrzy cieszą się, że to trafiło tam i oni mówią o swoim sukcesie. No, przypomnę niedawną, bardzo prestiżową porażkę, ponieważ chodziło o bardzo znaną markę samochodów, bardzo, żebym ekskluzywną i dobrze się kojarzącą, która już wydawało się, że na 100% będzie w Polsce. Na koniec okazało się, że jednak nie. Niestety dla nas trafiła do Słowacji, czego oczywiście bardzo żałujemy, bo każda fabryka motoryzacyjna, każdy producent, który w Polsce lokuje, to ta fabryka oznacza miejsca pracy, oznacza to, że ci, którzy mają zatrudnienie, pracują w tej fabryce, powodują generowanie kolejnych miejsc pracy. I to jest bardzo ważne. Ale może warto zwrócić uwagę na jedną rzecz. My oczywiście patrzymy z punktu widzenia naszego polskiego, że chcielibyśmy, żeby do Polski te fabryki trafiły, ale patrząc z punktu widzenia wielkich producentów światowych, to Polska, Czechy, Słowacja, Węgry stają się pewnego rodzaju klastrem, pewnego rodzaju grupą państw czy regionem, w którym lokuje się produkcję. I oczywiście jeszcze raz powtórzę, my chcielibyśmy, żeby jak najwięcej tych fabryk było w Polsce, było na naszych ziemiach, na naszym terenie, ale patrząc z punktu widzenia lokalnego, oczywiście naszego, to tak powinno być, ale patrząc z punktu widzenia tego wielkiego inwestora, on lokując produkcję w Polsce, oczekuje na przykład tego, żeby w krajach ościennych byli producenci części podzespołów i odwrotnie. Czyli oczywiście bardzo dobrze, żeby w Polsce było jak najwięcej zakładów, natomiast jeżeli już się zdarzy tak, jak zdarzyło się, że ta fabryka, o której mówimy,
gdzie planowana produkcja to jest 200, może nawet 300 tysięcy, jednak finalnie znalazła się na Słowacji, musimy zrobić absolutnie wszystko, żebyśmy my dostarczali części i podzespoły do tej fabryki, do tej produkcji. No i teraz w takim razie o kolejnej inwestycji, która jednak do Polski trafiła. Też bardzo dobra marka, też bardzo dobre samochody. Co prawda nie samochody będą produkowane, a silniki, ale to jest właśnie dowód na to, o czym pan mówi? Tak, z całą pewnością, dlatego że ten producent ma bardzo dużą i rozbudowywaną fabrykę na Węgrzech. Oczywiście ma fabryki w Niemczech, ma fabryki w innych krajach i koncern zdecydował o tym, żeby tę produkcję silników ulokować w Polsce. Dlaczego? Dlatego, że jest coraz lepsza komunikacja, coraz lepsze drogi. Oczywiście czekamy na drogę numer 3, która na południe będzie szła. Mamy nadzieję, że taka droga będzie i że Czesi też ją wybudują. Mamy bardzo dobre, coraz lepsze połączenia kolejowe, w związku z czym wywożenie tych silników i ich transportowanie do poszczególnych fabryk staje się coraz łatwiejsze. Ale ponieważ wszystko na to wskazuje, że za lat 10, 15 czy 20 motoryzacja będzie wyglądała inaczej, nie wiem czy zupełnie inaczej, no ale jesteśmy gdzieś w przededniu być może rewolucji. Oczywiście mam na myśli e-mobilność, mam na myśli to, że coraz więcej producentów zaczyna oferować samochody hybrydowe, coraz więcej producentów zaczyna oferować samochody czyste elektryczne, czyli jest duża szansa, że wydarzy się coś, co, o czym jeszcze dzisiaj, czego dzisiaj nie jesteśmy w stanie przewidzieć. To jest bardzo duża szansa, że te fabryki, które produkują w Polsce części i podzespoły dzisiaj do klasycznych samochodów z silnikami spalinowymi, będą przestawiane na produkcję tę nowoczesną. Dlaczego? Dlatego, że są. Dlatego, że mamy dobrych pracowników, dlatego, że mamy fantastyczną jakość. No i to się chyba powoli też dzieje, bo ja przypomnę o chyba mniej nagłośnionej inwestycji. Inwestycja koreańskiego dużego koncernu, który w Kobierzycach w połowie mniej więcej przyszłego roku ma oddać do użytku fabrykę, gdzie będą produkowane baterie litowo-jonowe, które również będą miały zastosowanie właśnie w przemyśle motoryzacyjnym. Na ile rzeczywiście tego typu inwestycje, gdzie nie powstają gotowe samochody, bo to jest chyba najbardziej wymierny dowód dla nas, dla słuchaczy, dla przeciętnego Polaka, że jesteśmy motoryzacyjną potęgą, bo produkuje się tyle, a tyle sztuk samochodów. U nas zamiast tych samochodów powstają silniki, powstają baterie, być może rzeczy mniej spektakularne, trudniejsze do pokazania w ładnym obrazku, no ale pytanie, czy na przykład tego typu inwestycje dla gospodarki jako takiej nie są dużo większą wartością niż na przykład fabryka samochodów. Nie chcę porównywać wartości dla gospodarki fabryki samochodów, fabryki części i podzespołów, bo te dwie rzeczy są zupełnie komplementarne. Jedno jest pewne, jak w danym kraju jest lub są fabryki pojazdów, natychmiast pojawiają się fabryki części i podzespołów. Jak są fabryki części i podzespołów, to pojawiają się kolejne inwestycje, kolejne fabryki, które produkują pojazdy. Więc to są naczynia połączone i tak należy na nie patrzeć. Nie sądzę, żebyśmy mogli się licytować, co lepiej, czy mieć tylko fabryki samochodów, czy tylko fabryki części i podzespołów, bo te dwie rzeczy zawsze idą razem. One nigdy nie występują pojedynczo. W związku z tym my jesteśmy w bardzo dobrej sytuacji. Tak to prawda, absolutnie zgadzam się. Ale dotyczyły tej marki, która miała się pojawić w Polsce, pojawiała się na Słowacji. Przypomnę, chodziło o Jaguara Land Rovera, o fabrykę tych aut. To wtedy pojawiło się takie wytłumaczenie, dlaczego ta fabryka nie trafiła do Polski, ponieważ Słowacy zaoferowali dużo większe ulgi, dużo większe wsparcie publiczne dla tej fabryki. I automatycznie powiem, że od razu pojawiły się też komentarze od polskich specjalistów, którzy mówili, że jeżeli tak, to pytanie, gdzie leży granica dokładania do tego typu inwestycji ze strony państwa. Po pierwsze, nie znamy szczegółów tej negocjacji, bo one były tajne i są pewne. Myślę, że Słowacja na pewno przewidują ofertę, tak może być pewne. Tak, z całą pewnością. Natomiast pytanie, czy przewidują pieniądze, bo na ogół w tak zwanym społecznym odbiorze właśnie wspomaganie inwestycji motoryzacyjnych, czy jakikolwiek
Wyobrażenie jest takie, że rząd danego kraju otwiera walizkę pieniędzy i wykłada mnóstwo czystych, żywych pieniędzy. To wcale tak nie musi być, ba, nawet bardzo często tak nie jest. A jeżeli to jest gotówka, to to są bardzo niskie kwoty. Dlatego, że z punktu widzenia inwestora czasami znacznie cenniejsze jest na przykład to, że rząd danego kraju czy samorząd wybuduje drogę, która będzie miała nośność 11,5 tony. I transport do tej fabryki będzie odbywał się bez żadnego problemu, że zostanie zbudowana infrastruktura. Czyli kwoty wyłożone na tę inwestycję i w pewien sposób przekazane, oczywiście w cudzysłowie, temu inwestorowi, mogą być wcale nie duże. Natomiast z punktu widzenia tego inwestora bardzo znaczące może być ułatwienie produkcji. I to w większości wypadków są te ułatwienia, to są te dofinansowania. Ale to jest kwestia dofinansowania. Pytam o konkretne sumy. Pani premier, odnosząc się właśnie do tej fabryki, która trafia do Polski, czyli do fabryki silników Daimlera, powiedziała o tym, że pomoc publiczna nie przekroczy niecałych 19 milionów euro. W skali tego typu inwestycji, tego typu fabryk wraża to jest dużo czy mało? I muzyka, to jest mało, jest dlatego pusta, że musimy pamiętać, leci, że te kwoty, nawet nie zapowie piosenki, gada, i puści piosenkę, gada, i sieczkę robi, mydło euro. I powidło. W związku z czym, tak jak powiedziałem, to jest dokładnie dowód na to, że te pieniądze, żywe pieniądze, o których mówimy, na ogół są bardzo małe. Inwestor chce łatwo, prosto i bez problemów produkować. I żeby ta produkcja mogła być, to musi być dobre otoczenie. Musi być na przykład, musi być umowa z danym krajem, że powstanie centrum szkoleniowe, bo dziś mimo tego optymizmu, że łatwo znaleźć pracę, że mamy dobrą sytuację, to z punktu widzenia pracodawcy bardzo często jest odwrotnie. Coraz trudniej jest znaleźć dobrego pracownika. A więc na przykład współpraca szkół z producentem gra bardzo dużą rolę. I może okazać się, że na przykład A przepraszam, u nas widać takie zrozumienie na przykład w tych samorządach, w tych gminach, które są umiejscowione, no właśnie na tych obszarach, gdzie powstają fabryki motoryzacyjne, no bo można chyba z takim dużym uproszczeniem powiedzieć, że to jest przeważnie daleko rozumiane okolice, szeroko rozumiane okolice Dolnego Śląska, na przykład. Z mojego doświadczenia i z rozmów z koleżankami i kolegami, którzy pracują w tych zakładach, wynika, że coraz częściej, a może nawet prawie zawsze, to zrozumienie jest i czy burmistrzowie, czy wójtowie, czy prezydenci miast rozumieją, że duża inwestycja jest dla nich wielką szansą. Proszę zwrócić uwagę, jak fantastycznie rozwija się choćby gmina Kobierzyce, o której wspomniał pan redaktor, gdzie ulokowanych jest coraz więcej zakładów, bardzo dużo. Jak dobrze rozwijają się te gminy, gdzie są duzi pracodawcy. No bo oni po prostu płacą podatki. A skoro płacą i dają podatki, zatrudnienie. To poprawia się i dają zatrudnienie, to poprawia się infrastruktura gminy. Skoro tam jest atrakcyjnie i dobrze jest tam mieszkać, to przyjeżdżają ludzie i kula śniegowa się toczy. W związku z czym myślę, że w tej chwili z całą pewnością lokalne władze, nie tylko centralne, ale też lokalne, czy wojewódzkie, czy powiatowe, czy gminne, bardzo dobrze rozumieją tę zależność i bardzo są przyjazne. Skoro mówimy o tej śnieżnej kuli, rzeczywiście jest tak, że jeżeli do jakiegoś miasta, do jakiejś gminy trafia taka fabryka, taki zakład, jak na przykład ten, który będzie produkować silniki dla Daimlera, to automatycznie jego śladem będą podążać następni inwestorzy. Nie dlatego, że chcą jakoś kooperować z Daimlerem, ale dlatego, że Daimler jest dla nich gwarancją tego, że dokonają dobrego wyboru. No bo skoro Daimler tutaj inwestuje, to znaczy, że warto. No to my też to zrobimy. Oba powody są istotne. Po pierwsze, za fabryką produktu finalnego, czy to fabryką silników, czy to fabryką samochodów, idą natychmiast dostawcy i poddostawcy. I to, że w Polsce ulokowana jest produkcja, bo my mówimy w tym momencie o fabryce silników, która za chwilę powstanie, ale musimy pamiętać, że kilka wielkich światowych koncernów w Polsce już jest. Polska jest bardzo ważnym miejscem na mapie tej motoryzacyjnej, produkcyjnej Europy. One już są i to z całą pewnością przyciąga innych, bo jeżeli kilka czy kilkanaście lat temu zdecydował się na to jeden, drugi, trzeci producent, to znaczy, że tam warto być, że w Polsce warto być. Proszę pamiętać, że również są nieformalne kontakty między ludźmi, którzy o tym decydują. Czasem dwa, trzy zdania powiedziane, słuchaj, a w Polsce warto inwestować. Tak, warto, tam mamy dobrą fabrykę. I to często, oczywiście
to nie jest podstawą podjęcia decyzji, bo to są bardzo żmudne badania, to są bardzo żmudne przygotowania. Rozumiem, że to ważny plusik. Ale też może być to tym ostatnim momentem, w tym ostatnim momencie komuś się przypomni, że tam jest w Polsce dużo producentów, ktoś mi powiedział, że tam warto inwestować. Dobrzy fachowcy, dobra jakość. No to z całą pewnością, jeżeli to nie pomoże, to na pewno nie zeszli. No to w takim razie jeszcze jedna bardzo ważna kwestia. Od kilku miesięcy, głównie ze sprawą wicepremiera Morawieckiego, dużo mówi się na temat innowacyjności, o tym, że Polska musi być bardziej innowacyjna, że musimy inwestować w tego typu rozwój, żeby nadążać za krajami zachodniej Europy, żeby ogólnie podążać za tymi najlepiej rozwiniętymi krajami na świecie. Na ile na przykład takie fabryki z branży motoryzacyjnej, to jest pewnego rodzaju zastrzyk, jeżeli chodzi o innowacyjność, a na ile, przepraszam za to określenie, ale ono się bardzo często pojawia, na ile to są tak naprawdę montownie, po prostu montownie, gdzie składa się silniki, gdzie składa się samochody, gdzie składa się inne części, które potem w branży motoryzacyjnej są wykorzystywane. Bardzo nie lubię słowa montownie, bo to jest dość pejoratywne. Z pełną premedytacją. Dlatego komentuję to, bo to jest dość pejoratywne określenie, czyli coś skręcamy, nie mając na to żadnego wpływu. Tak nie jest, dlatego że coraz częściej w Polsce lokowane są centra badawczo-rozwojowe albo, co równie często, a może nawet częściej rozwijane są działy badawcze przy poszczególnych fabrykach. I nagle okazuje się, że dany zakład produkuje jakieś podzespoły, ale inżynierowie zatrudnieni w Polsce, no w 99% Polacy, opracowują rozwiązania konstrukcyjne, wykorzystując najnowocześniejsze technologie dla innych zakładów danego koncernu. To po pierwsze. Po drugie, taka produkcja zawsze odbywa się zgodnie z najnowocześniejszymi technologiami, bo branża motoryzacyjna jest niebywale innowacyjna i w skali roku to jest mniej więcej 40 miliardów w Europie. 40 miliardów euro jest wydawanych na badania i rozwój. To jest jedna z najbardziej innowacyjnych branż. I oczywistą rzeczą jest, że samochody, części czy podzespoły, które powstają w Polsce, no są najnowocześniejsze, wykorzystują najnowocześniejsze technologie. My się też tego uczymy, my to też przejmujemy. Te osoby, które pracują w takim biurze konstrukcyjnym, czy pracują choćby na taśmie, uczą się pewnej kultury pracy, uczą się pewnych korporacyjnych zwyczajów i przejmują te wzorce i potem je dalej powielają. Często zakładają własne firmy. Czyli mamy raz zysk, bo jest produkcja, bo są miejsca pracy. Dwa, bo te osoby się uczą. Trzy, bo trafia do nas wiedza. To jeszcze jedna kwestia. No, zastanawiam się, na ile z pewnym dystansem pan potraktuje ten temat i to pytanie, ale od lat jest coś takiego, że my trochę tęsknimy za własnym samochodem. To znaczy nawet Czesi, ja wiem, że to jest w tej chwili koncern niemiecki, no ale mają swoją markę. Taką markę mają nawet w Rumunii, choć to oczywiście z kolei koncern francuski. My niczego takiego nie mamy. Kiedy pojawia się jakakolwiek próba wskrzeszenia na przykład jakiegoś polskiego samochodu, przypomnę chociażby o Syrenie, no od razu pojawia się gigantyczne zainteresowanie i takie pytanie, że no w końcu może tym razem się uda. Jak pan traktuje tego typu próby, no, wejścia na rynek motoryzacyjny z czymś własnym? To ma prawo się udać w XXI wieku? No, niestety muszę pana rozczarować, panie redaktorze, i pewnie państwa, którzy nas słuchają. Jeżeli mówimy o produkcji wielkoseryjnej, a ta rozumiana jest jako 200, 300, 400 tysięcy samochodów, to dzisiaj w zasadzie nie ma takiej szansy. Dlaczego? Dlatego, że nakłady na przede wszystkim badania, rozwój, zaprojektowanie już nie pojedynczego modelu, ale całej rodziny samochodów, wybudowanie fabryki, zapewnienie produkcji i przede wszystkim możliwość sprzedaży tych produktów. Bo przypomnijmy, że wchodzilibyśmy z marką zupełnie nikomu poza Polską nieznaną. A tylko w Polsce nie ma żadnej szansy, żeby taka fabryka się ze sprzedaży w Polsce utrzymała. W związku z czym musimy wyjść na Europę, a może i świat. W związku z czym nakłady na promocję tego produktu, na zbudowanie sieci sprzedaży, sieci obsługi byłyby tak gigantyczne, że nikt dzisiaj nie podejmie tego ryzyka. Natomiast z całą pewnością ja kibicuję wszelkim tego
tego typu pomysłom, inicjatywom, bo mam nadzieję, że w tej takiej mniejszej skali, takiej może troszeczkę koneserskiej, takiej troszeczkę naszej lokalnej tutaj, uda się wskrzesić którąś z tych marek, powiadam jeszcze raz, przy może kilkuset, może kilku tysiącach sztuk wyprodukowanych, bardziej na zasadzie, tak jak powiedziałem, pewnego samochodu troszkę może kolekcjonerskiego, może to się uda. Bardzo byłoby to miłe. Samochód dla koneserów, coś takiego? No myślę, że samochód dla koneserów, dlatego że możemy mówić o produkcji bardzo mało seryjnej, bo tak jak powiedziałem, jeżeli byśmy mówili o wielkoseryjnej, rozumianej jako setki tysięcy sztuk, to są tak gigantyczne nakłady, że obawiam się, że dzisiaj nie znajdzie się nikt, kto by te miliardy złotych, duże miliardy złotych wyłożył. Niestety. To jeszcze jedna kwestia. Rozmawiając właśnie o tych inwestycjach w branży motoryzacyjnej, czasami pojawia się też pytanie, gdzie leży granica takiego dobrego zbilansowania różnych gałęzi przemysłu, żeby nie dopuścić do sytuacji, z którą chyba zmagali się w pewnym momencie na przykład Słowacy i Czesi, gdy pojawił się kryzys na rynku motoryzacyjnym, to nagle się okazało, że te gospodarki w dużej mierze oparte właśnie na zakładach produkujących samochody albo podzespoły samochodowe, przeżywały gigantyczne trudności, no i były takim niejako dosyć dużym balastem dla całej czeskiej i słowackiej gospodarki. Polska na przykład tego ominęła, ponieważ paradoksalnie nie mieliśmy żadnej branży, która by była taką branżą flagową, branżą wiodącą. To jest plus, pana zdaniem? Powiem tak, jeszcze nam troszkę brakuje do tego, żebyśmy się martwili, co będzie, jeżeli zdarzyłby się kolejny kryzys motoryzacyjny. Jedna fabryka silników to za mało, tak, żeby się o to martwić. Bo pamiętajmy, że my nie mówimy o jednej fabryce, mówimy o dużych fabrykach w Polsce produkujących samochody osobowe, dostawcze, ciężarowe, autobusy, części i podzespoły. Także my mówimy naprawdę o dużej gałęzi przemysłu. Myślę, że ciągle jeszcze jesteśmy bezpieczni. Oczywiście pewnego rodzaju dywersyfikacja, jeżeli chodzi o gospodarkę, jest absolutnie potrzebna, ale Niemcy w 25, może nawet 7% stoją na motoryzacji i zupełnie nieźle im się powodzi. Czyli ja jeszcze życzę państwu sobie tego, żeby tych inwestycji jeszcze się co najmniej kilka, a może kilkanaście pojawiło. Ciągle będziemy bezpieczni. Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Reklama. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Tylko teraz dwa komputery w cenie jednego. Kupując laptop Acer z procesorem Intel Core i5 za 2149 zł. Komputer Kiano Slim Stick dostaniesz w prezencie. Saturn. Technologia tak ma. Nigdy nie eksperymentuję, gdy moja córka jest chora i kaszle. Od zawsze podaję jej Pulneo. Pulneo leczy kaszel, działa przeciwzapalnie i pozwala szybko pokonać chorobę. Pulneo. Sprawdzony lek, gdy dziecko jest chore i kaszle. Fenspiryt 2 mg na mililitr. Leczenie objawowe w przebiegu chorób zapalnych, oskrzeli i płuc. Leczenie nie może opóźnić rozpoczęcia leczenia antybiotykami. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie stosować u dzieci poniżej 2 lat. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Masz dosyć infekcji? Działaj! Sięgnij po tabletki Neozine. Neozine zarówno wspomaga odporność, jak i działa przeciwwirusowo. Zastosuj Neozine w każdej sytuacji. Neozine. Zwalczaj wirusy i nie daj się infekcji. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. 500 mg Inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Dna moczanowa, hiperurykemia. W Lidlu wielkie promocje. W każdy poniedziałek, wtorek i środę rusza Wielka Piątka, czyli aż 5 produktów w supercenach. I tak, schab wieprzowy bez kości w plastrach rzeźnik 4,89 za 360 gramów. Kurwa, twoja mać. Polwita Sopocka w plastrach. A na początek serwisu Trójki akcja ratunkowa w Ludwigshafen na zachodzie Niemiec. W fabryce chemicznej doszło do wybuchu i pożaru. Media informują o rannych i zaginionych pracownikach. Wybuch zniszczył kilka budynków. Władze ostrzegają okolicznych mieszkańców przed ewentualnymi trującymi gazami. Proszę o zamknięcie. Słuchaj, czy ty jesteś psychiczny? Kto ci ten router do głowy podłączysz? Ty coś kręcisz, czy coś kombinujesz? Zlazłeś na złe drogi i bardzo mi ciebie szkoda.
zniesienia... Źle skończysz, mówię ci, źle skończysz. Po prostu ty knujesz złe rzeczy. Jesteś pod wpływem ludzi... O. Władze Ludwigshafen. Ja nic nie będę oddawać. Kupiłam to w rzeczach potrzebnych. Po co ty jedziesz do Warszawy? Po co ty jedziesz? Wojciech Szymański, Polskie Radio. A no więc widzisz, nie umiesz mi odpowiedzieć, po co jedziesz, a chciałbyś wiedzieć, po co ja to kupiłam. No to jesteś niekonsekwentny. Koncepcji mówił w wywiadzie dla telewizji Trwam minister obrony narodowej. No ja nie wiem, czy dzisiaj ja pójdę sobie do biblioteki, ja nie mam czasu i dupy mi nie zawracaj. Mogłeś wtedy ze mną pójść, jeździsz gdzieś jak cygan po całej tej, no i o której będziesz, i o której będziesz? Budować śmigłowiec, aczkolwiek nie ukrywam, że no, której będziesz? Znaki zapytania, bo w tej chwili cały potencjał umożliwiający nam produkcję. No ja wezmę to zaświadczenie, możemy pójść, bo jeżeli oni sprzedadzą laptop, to może i sprzedadzą z routerem. Zaznacza, że Ukraina ma bogate tradycje, jeśli chodzi o przemysł lotniczy. To jest między innymi firma Antonow, produkująca największe na świecie samoloty transportowe. Nic nie jechał żaden detektyw. Teraz mają komputery, teraz może namierzyć ciebie na telefonie i ty jesteś, robisz się psychiczny. Nic nie jechał. Był głównym dostawcą silników dla rosyjskich śmigłowców. Jak powiedział minister... Każdy sobie robi zdjęcie i ogólnie, i szczególnie, i nie ma co przeprowadzić do powstania środkowoeuropejskiego śmigłowca. Oj, ty w ogóle masz na tym punkcie, wiem, odchyłki. Niech sobie robi, niech się w dupę wsadzi. Zapraszam do trójki. Jaka Zośka? Rządu w sprawie wirusa afrykańskiego pomoru świń. Na Krajowej Dwójce w Woroniu, w Worońcu, niedaleko Białej Podlaskiej, protestowali hodowcy świń. Rolnicy chcą interwencyjnego wykupu. Ale przecież to nie było dzisiaj, to było wtedy. To ona chciała, nic nie chciała. Co ty przeżywasz? Mięso oferują nawet złoty 50 poniżej rynkowej ceny. No to ja wiem o tym, że to było nie dzisiaj, wtedy. Ty zostaniesz psychiczny, bo ty będziesz w tym spał, będziesz przeżywał niepotrzebnie. Nic nie chciała, to chciała. Głupia była i ludzi straszy. No i co? Ogromne pieniądze. Jakieś rekompensaty, skoro... No ale to jeden jest normalny człowiek. Wszyscy są nienormalni. To ty nie wiedziałeś? Rolnicy zapowiadają kolejne protesty. Afrykański pomór świń oznacza dla nich bardzo... Jak chcesz, możemy pojechać, ale musisz mieć jakieś pieniądze, żeby coś, jak trzeba zapłacić, trzeba zapłacić. Jak pokazują badania, dzieci mają coraz większy wpływ. No jak kupimy, to sobie weź. Nie chodzi tylko o drobne. Bo są dwa wtedy. A tak jest jedno, to nie stoi. No wiem, no.